Przed skokiem przypomniał ci się te trudne sytuacje i momenty z twojego życia. Jak sobie z nimi na co dzień w ogóle radzisz? Ja na co dzień ogólnie jestem osobą dość taką odważną. Nawet nie tyle, że się nie boję wyzwania, ale nawet je lubię. I lubię te sprawdziany, i lubię takie sytuacje, kiedy spotykam się z całą moją ekipą i planuję jakieś działania, bo bardzo jestem taką osobą dosyć poukładaną, koordynuję wszystko. I jak opowiadam im projekt i każdy mówi, ale to się nie da, Eddie. No to dla mnie to jest jak płachta na byka. Więc ja po prostu, jak się nie da? Ale przecież ale to się nie da, ani się nie da, w ogóle nie da się w tym czasie. No więc ja sobie oczywiście zawsze za punkt honoru biorę, że muszę to zrobić. Więc im bardziej ktoś mówi, że się czegoś nie da, tym bardziej ja muszę udowodnić sobie i też innym, że właśnie się da, żeby się ludzie nie bali wierzyć w najodważniejsze czyny, które mogą zrobić, które mogą dokonać. Więc na co dzień jestem taką osobą. Natomiast i też przeżyłam bardzo, no przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście takich bardzo traumatycznych momentów. No i one w takim momencie wysokiego poziomu lęku, jakiego doznałam stając na skarpie nad przepaścią, one się jakby tak ujawniły wszystkie naraz po kolei. Przeleciało mi życie przed oczami, naprawdę. Trochę może tak, jakbyśmy widzieli, że samolot spada, albo że w sytuacji na drodze nie ma już wyjścia, że ulegniemy wypadkowi. Nie wiem, to było takie trochę poza mną tak naprawdę, ale chwilę wcześniej miałam głupawkę, bo takie nieprzewidywalne emocje ludzkie w ogóle. A potem nagle miałam, że to wszystko mi tak, ale przecież zrobiłaś to, wytrzymałaś tamto, pokonałaś to, podniosłaś się z tego i z tego i z tego i z tego, to temu nie dasz rady? I tak się jakby sama ze sobą rozmawiałam. To taka bardzo, bardzo głębokie spotkanie ze sobą, naprawdę.